Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym Mierzymy. Parę jeszcze fajnych ciuchów, które w zasadzie są do zdobycia, niekoniecznie w jakichś sieciówkach czy u jakichś wielkich projektantów, ale w małych butikach, miejskich butikach, gdzie można spotkać rzeczy, które są ciekawe, nietypowe. I pierwszą taką rzeczą już mam na sobie. Zobaczcie, jak bardzo fajnie zrobiona bluza, która posiada stójkę, którą można tutaj zrobić jak szalik, tak naprawdę, taki kołnierz i jeszcze ogromny kaptur. Ta bluza jest z napisami Love. Dosyć długa, słuchajcie, ja tutaj postaram się odsunąć, żebyście ją zobaczyli we w całości. Dosyć długa, z kieszeniami. Kolor taka oliwka zielony, bardzo fajnie wygląda, ma ogromny kaptur. Bardzo ciekawym detalem w tej bluzie są tutaj zastosowane zaszewki. Tu mam zaszewki, z tyłu, także poszerzane biodra. Jeżeli ktoś ma szerokie, też to się dosyć ładnie ułoży. No oczywiście głębokie kieszenie to jest podstawa. Naprawdę bardzo fajny materiał. Ściągacze u rękawów, ale one są dosyć luźne, nie jest problem. Ciepły materiał, aczkolwiek bez jakiegoś misia tutaj. I zobaczcie, cały urok tej bluzy, słuchajcie, tkwi w ogromnym, przeogromnym kapturze. Zobaczcie, tutaj mi jeszcze dużo miejsca pozostało. Naprawdę można zrobić właśnie tak. No i tym bardziej, że kaptur bardzo fajnie, jak się go rozłoży, wygląda na plecach. Ta bluza nie jest odpinana, jest po prostu bluzą, ale naprawdę uważam, że wygląda bardzo ładnie. To jest taki trochę oversize, tutaj nam się wszystko fajnie ukrywa. Napisy, nawet jeżeli trochę krzyczące, to tak naprawdę dodają uroku z tego względu, że nawet gdyby coś się poplamiło czy coś, to nie jest to jednolity kolor, więc to jest fajne. I myślę, że z takiej bluzy każdy byłby zadowolony. I to jest właśnie zakup w małym miejskim sklepiku. Jeżeli sobie poszukacie firmy, to już Wam pokazuję. Firmę. I ta bluza kosztowała mnie 65 zł. Także naprawdę, warto. Leży bardzo fajnie. Ten kaptur mnie zauroczył. Ta podwójna stójka tutaj rewelacja. Ogromne kapturzysko, fajnie to wygląda. Ja jeszcze dzisiaj w dreadach, więc tak naprawdę trochę taki grunge. Myślę, że fajnie zielony kolor, ostrość, zielony kolor może fajnie wyglądać do czerwonych kolczyków, więc zalisz sobie. Ja to Mierzymy będę nagrywała po kawałku, bo mam te bluzy i chcę wyjść po prostu. A jest akurat taka pogoda, zimna Zośka, na bluzy generalnie, więc będę Wam troszeczkę po kawałku nagrywać. Mogę być w następnym wejściu w innej fryzurze, innym makijażu, także ostrzegam. Ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Trochę grunge, trochę taki luźny styl. Naprawdę bardzo fajnie. Także, no i mówię, te zakładki tutaj dodają uroku. Trochę tak ściągają, robią klepsydrę z człowieka. Bluza gruba, fajna. Mięsista, może nie gruba, mięsista na tej zasadzie, także jestem bardzo zadowolona. I dla mnie nietypowy kolor, bo zielona, ja mam bardzo mało zielonych rzeczy, ale jest tak urocza, że nie mogłam się powstrzymać, także pierwsza część, o, na ramionach tutaj nie spada, one są troszkę, to się reglan nazywa, tak, że troszeczkę obniżone, ale też dobrze wygląda, nie poszerza. I cały urok właśnie, nawet na dready się zmieści. Wielki, fajny kaptur. No, także w następnym wejściu następny ciuch, tak będę po kolei pewnie ubierała i nagrywała. I kochani moi, ciąg dalszy Mierzymy. Dwie rzeczy mam już na sobie. Jest to taka dosyć luźna, fajna bluzka, jak widzicie, z takiego bardzo, bardzo bawełnianego materialiku. I ona jest taka długa. No i mam jeszcze jedne z tych takich moich ulubionych, szerokich spodni. Bluzka bardzo fajna, ma tutaj ściągany dół, natomiast można ją ściągnąć od tyłu i zrobić na przykład coś na zasadzie bombeczki. Także myślę, że też wygląda fajnie. Można ją oczywiście wyprostować. Jest lekko nietoperzowata,
Być może troszeczkę poszerza w biuście, ale za to jest luźna. Bardzo fajny kolorek. No i spodnie z tych takich bardzo szerokich, fajnych, luźnych. Jak wiecie, ja mam już takie niebieskie, ale dorwałam czarne, więc stwierdziłam, że nie ma co się ograniczać. Ściągam. Zobaczcie, jak ona wtedy naprawdę, naprawdę fajnie można ją zbluzować. Także taka bardzo wygodna, przewiewna rzecz. Tak jak Wam mówiłam, będę już w innym anturażu, nieumalowanym, ale to nic, z tego względu, że dogrywam w momencie, kiedy chciałabym coś ponosić. Także taki komplecik myślę, że też będzie wyglądał fajnie. Chłodny na ciepłe dni. Rękawek krótki z taką bardzo ładną lamóweczką. No i fajny materialik, także naprawdę dobrze to wygląda, myślę, a przede wszystkim wygodne. Kolejna bluzka jest totalnym oversize'em, takim lotopiżem. Tu ma takie dosyć przylegające rękawki, ale rękawki 3/4. Długa, rozszerzona, w ogóle taki kwadrat, bym powiedziała, jeszcze z takimi bokami. Naprawdę bardzo fajna w momencie, kiedy macie ochotę poukrywać troszkę siebie. Z dziwnym Pokemonem na przodzie, ale bawełna jest bardzo mięsista. Bardzo, bardzo. To jest naprawdę szerokie bluzyszcze. Być może akurat do tych szerokich spodni to nie jest najlepszy efekt. Zaraz Wam pokażę z jeansami, ale naprawdę wygląda rewelacyjnie. Już przebrałam jeansy. Zobaczcie, jak fajnie do tych jeansów wygląda. Jest ogromnym oversize'em. Tutaj to fajne jest, że ma obcisły rękaw, a cała reszta jest zupełnie luźna. Naprawdę można sobie pozwolić na bieganie w takiej bluzce w każdych okolicznościach. Bardzo nietypowa, szeroki, przeskalowany krój. Ale czyż nie jest urocza? Urocza jest. Taki kwadrat, bardzo fajny. Aplikacja, która dodaje takiej lekkości, nie jest to tylko czarny kloc. No i te nietoperzowe rękawki. No uwielbiam, uwielbiam. Ja myślę, że wyglądają bardzo fajnie. Luzacka jednocześnie. Super! Kolejna bluzka jest w bardzo nietypowym, jak dla mnie, kolorze. Bardzo podobają mi się szerokie rękawy w kształcie dzwonków. Ja bardzo lubię. Też ten rodzaj dekoltów jest fajny, bo zawsze można zrobić sobie z nim dużo rzeczy. Można na przykład ściągnąć na jedno ramię. Ma bardzo fajną złotą aplikację. Tutaj złotą koronkę na dole i też zakończone baskinką. Taką niewielką falbaną. Bluzka jest gnieciuchem, ale to jest właśnie ten typ materiału. Kolor, myślę, dosyć pasujący i ładny. Tutaj naprawdę zmieściłoby się bardzo, bardzo dużo, także jest bardzo wygodnym ciuszkiem. Myślę, że właśnie do jeansów, do wylecenia, tak od na zakupy. Materiał przypomina płócienko, natomiast płóciennym do końca nie jest, ale też taki mięsisty, fajny, niecienki. No uroku to jest taka trochę na ludowo, ja lubię ten styl. Ja nawet czy maseczki, czy inne rzeczy też posiadam w ludowych aspektach, bo lubię takie dodatki. Generalnie jednolity kolor, czyli nie jakieś kwiatki, nie jakieś inne sprawy. Ona z tyłu też się ładnie układa, nie jest za wąska, jest troszeczkę taka z półkola szyta, także myślę, że fajnie. I myślę, że też w takich krojach luźnych parę rzeczy można poukrywać, czuć się wygodnie po prostu. Dlatego, że umówmy się, że ekstra ciuchy miewamy i używamy raz na rok, natomiast właśnie takie cichobiegi, biegaczki używamy najczęściej, więc myślę, że ten typ bluzki bardzo, bardzo wygodny, także tak. I te detale tutaj są śliczne, ma taką, idę Wam pokazać, się podwinę,
Ma taką śliczną o koroneczkę i tak jak mówię, dekolt do zrobienia, czy jak hiszpankę, co też jest bardzo fajne, na przykład jeżeli chcemy latem siedząc na ławce opalić się, możemy tutaj cały dekolt opalić, możemy zrobić insta friendly zdjęcie, a możemy biegać w bardzo wygodnym ciuchu. Ta bluzka jest jedną z moich ulubionych z tego filmu. Kolor też nietypowy dla mnie, dlatego że ja zawsze mówiłam, że nie lubię zielonego, ale to jest rodzaj oliwki, militarny taki, więc tak, ma ludowy motyw, ma dekolt, który również można tutaj naprawdę na wszelkie sposoby zakładać. Rękawki są przypinane i podciągane, więc to też wygląda bardzo dobrze i ja lubię baskinkowe bluzki z tego względu, że poszerzają mi biodra. A generalnie, żeby zyskać równowagę między cyckiem a biodrami, u mnie to poszerzenie jest bardzo, bardzo właściwe. Zobaczcie, jak cudnie wygląda do rudego koloru. Jest po prostu zielony kolor do rudego, rewelacja. Wygodna, dobrze układająca się, luźna. To jest typ bluzki, który nie wymaga zastanawiania się, czy wciągać brzuch i czy zjeść śniadanie, tylko po prostu możemy normalnie funkcjonować. Świetna do dżinsów, świetna do spodenek, przewiewna, chłodna, może nie na 40 stopni, ale myślę, że na całą wiosnę i chłodniejsze dni w lecie po prostu rewelacja. Myślę, że ta Wam się też spodoba. Ta bluzka, ta czerwona bluzka, tak, super, super, hiper wyglądająca, super kolor też. Ta czerwona i ta oversize'owa bluzka, to są wszystko bluzki z ryneczku, naprawdę 15-30 zł i generalnie chodzenia na bardzo długo. Tu jest taki gruby, mięsisty, fajny materiał, bardzo fajnie to wygląda. Także tak, i pokażę Wam ostatnią bluzę, rewelacyjną, czarną, ale taki trochę gotyk. Myślę, że też Wam się spodoba i to jest znowu rodzaj zakupów butikowych, jak to się kiedyś mówiło. Tu mamy nazwę marki, jeżeli ktoś by chciał poszukać, może znajdziecie. Bluza jest generalnie, słuchajcie, czarna, ale warte zauważenia jest to, co dzieje się na dole. Zobaczcie, mamy ściąganie, mamy tiul, który wystaje, który przypomina lekko spódniczkę. Tutaj mamy ściąganie, możemy ściągnąć, możemy rozciągnąć. No naprawdę bluza bardzo, bardzo nietypowa, rewelacyjna. Zaraz Wam pokażę, jak w niej wygląda. Uwielbiam tą bluzę, bo jest taka krzywoprosta. Już tutaj widzicie szef, który ciągnie się tutaj. Można ją ściągnąć wyżej. Można zrobić sobie taką tutaj kokardkę i odstawaczkę. Odstawaczki w bluzach są bardzo fajne. Tu mamy czarną kokardkę. I zobaczcie, że mamy taką bluzo-sukienkę, jak gdyby. Ten czarny tiul tu mi sięga wręcz za kolana przy przyciągnięciu do kolan. Więc gdyby ją ubrać na getry, rewelacyjna. Myślę, że w ogóle bardzo fajnie przy tym ściągnięciu nadaje takiego lekko dziwnego kształtu, więc to jest naprawdę super. Dziwny kształt to jest to. Są takie nabite kółka tutaj, które też dodają takiego rokowego charakteru, także myślę, że właśnie w ukrywaniu brzucha do jakichś getrów, do jakichś tego typu rzeczy, to jest po prostu czysta rewelacja i poezja. Nie wiem jak Wam, ale mi się te bluzy, takie bluzy, tego typu w ogóle nie wiem, ciuchy takie inne, dziwne, bardzo podobają, także myślę, że wygląda rewelacyjnie. I tak jak mówię, to ściągnięcie tutaj można regulować, co ja właśnie, aha, bo ja mam, można regulować, a ja mam ten, o, że może być mniej ściągnięta i wtedy jest taka bardziej łagodna, że tak powiem. Może robić za dresową sukienkę wręcz, także autentycznie powiem Wam, rewelacja, no, nadaje takiego naprawdę uroku. Ja to sobie troszkę ściągnę, bo ja w sumie lubię.
Znaczy trochę z jednej strony odstaje, odwraca wzrok, coś tam się dzieje, zadziewa, mamy jakieś niepokojące, dziwne rzeczy. Jest super. No i tak jak mówię, ona jest długa jeszcze z tą swoją super falbaną tutaj. Myślę, że grzechu warta. No taka trochę rokowa kiecka, trochę gotyk, trochę czarownica. Także ta bluza i ta z tym wielkim kapturem, po prostu rewelacja. Już cała ruda czarownica. Bluza, rękawki 3/4, dobry bluzowy materiał. Naprawdę super sprawa, jeżeli Wam się uda znaleźć, polecam serdecznie. Zobaczcie, tak naprawdę 48,50, tak? A wysmukla, dodaje kształtów, jest super. Tak, także moi kochani, takie rzeczy Wam chciałam pokazać w kolejnym Mierzymy. Ja od czasu do czasu postaram się wrzucać ten rodzaj filmu, ale oczywiście zapraszam do lajkowania, subskrybowania i zobaczenia, co tak naprawdę na tym kanale się dzieje, bo tam jest dużo magicznych rzeczy, a to po prostu live. Dokładnie, życie. Także buziaki, trzymajcie się i napiszcie mi pod spodem, która z tych rzeczy najbardziej Wam się podobała i dlaczego.